Cześć, tu Piotr Koźmiński, witam Was w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Dziś porozmawiamy o historii z jednej strony bardzo smutnej, bo o bardzo poważnej chorobie, ale z drugiej o historii, która moim zdaniem skończy się happy endem, ponieważ osoba, którą dotknęła ta choroba, mówimy tutaj o Pawle Kryszałowiczu, jest mentalnie niesamowicie pozytywnie nastawiona do walki z nowotworem. Paweł Kryszałowicz, jak pewnie większość z Was wie, zachorował na raka jelita, no i podjął walkę z chorobą. Dziś rozmawiałem z nim niedawno, dzisiaj opowiem Wam to, co przekazał mi Paweł, jak idzie jego leczenie, jak my możemy pomóc. Paweł też mówił trochę o piłce. Powiedział na przykład, że jest jeden rekord, jego rekord, który Robert Lewandowski mu nie odbierze. Także dzisiaj o tym wszystkim Wam opowiem i mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w tym samym zespole, wspieramy Pawła, bo naprawdę jest to nietuzinkowa postać, która swoim optymizmem, mimo ciężkiej sytuacji, może zarazić też innych. Nagle pojawiła się dziura w jelicie. Pojechałem do innego lekarza, to postawił mnie na stół i od razu mnie wycięli. Więc to było w przeciągu półtorej tygodnia, byłem już po operacji. No i czekaliśmy na wynik. Wynik przyszedł taki, a nie inny, więc szok ogólnie. No ale cóż, trzeba się zbierać i racjonalnie myśleć i leczyć się. Trzeba po prostu wykopać tego raka z organizmu. Paweł Kryszałowicz na pewno w większości Wam znany. Były piłkarz, świetny napastnik reprezentacji Polski, Amiki Wronki, Wisły Kraków, Eintrachtu Frankfurt, 33 mecze dla biało-czerwonych, 10 bramek, 69 bramek w Ekstraklasie. Naprawdę to był kiedyś świetny zawodnik, stworzył niezapomniany duet w reprezentacji z Emanuelem Oyisadebe. No i cóż, kilka miesięcy temu ogłoszono publicznie, że szokującą wiadomość, że Paweł Kryszałowicz niestety choruje na raka jelita. Zaczęła się walka z czasem, zaczęła się oczywiście chemioterapia, zaczęła się walka z chorobą. No i cóż, Paweł po prostu jest niesamowicie pod tym względem pozytywnie nastawiony do walki, do tego, że nie może się poddać. Powiem szczerze, po rozmowie z nim długo nie mogłem dojść do siebie w takim pozytywnym sensie, jak osoba w tak trudnej sytuacji może być tak pozytywnie nastawiona, a wiadomo, że we wszystkich chorobach, a zwłaszcza w tych, no lekarze podkreślają, że nastawienie jest kluczowe. Dlatego pod tym względem Paweł jest fantastyczną postacią i naprawdę ta rozmowa była budująca, bo jestem dziwnie spokojny o to, że on sobie z tą chorobą da radę. Jak wygląda sytuacja? Rozmawiałem z Pawłem, tak jak mówi, niedawno on był po trzeciej chemii. Planowanych jest 12 dawek. Chemię przyjmuje w szpitalu w Bydgoszczy, ale właśnie potrzebne są pieniądze, ponieważ Paweł jakby drugą część terapii odbywa w niemieckiej klinice w Hanowerze. To już jest prywatna klinika, tam się już płaci duże pieniądze. No i stąd właśnie przyjaciele Pawła założyli zbiórkę. Możecie też, jakby jeśli ktoś może, choć wiadomo, że każdy ma sporo wydatków, ale kto może i chce, może wspomóc Pawła. Zbiórka jest cały czas otwarta, bo to jest właśnie bardzo istotne. Kiedy PZPN dowiedział się o chorobie Pawła Kryszałowicza, od razu Zbigniew Boniek podjął interwencję. PZPN znalazł środki, zabezpieczył je dla Pawła, żeby Paweł mógł się spokojnie leczyć, ale to nie wyklucza dalszego zbierania pieniędzy, bo Paweł mówi, nie wiadomo, co się stanie ze mną po tych 12 chemiach, nie wiadomo, ile znowu pieniędzy będzie potrzebnych, więc postanowiono, że ta zbiórka jest kontynuowana. Do tej pory zebrano tam około 121 tysięcy złotych. Celem jest 250 tysięcy, także tak jak mówię, cały czas można pieniążki wpłacać. Paweł mówi, że jeżeli on się wyleczy, pieniądze zostaną, to on oczywiście wszystkie te pieniądze po zastanowieniu się, po wybraniu przekaże na jakąś inną osobę, która będzie potrzebowała pieniędzy na walkę z tą czy inną chorobą. Dlatego warto Pawłowi pomóc, bo tak jak mówię, jest to postać no, niesamowita. Ostatnio w Słupsku, tam gdzie Paweł mieszka, funkcjonuje, rozegrano mecz charytatywny. Pojawiła się cała kada praktycznie z 2002 roku. Wszyscy tam Pawła bardzo fajnie wspierali, było mnóstwo ludzi. Tam też zbierano różne gadżety, żeby Pawłowi wspomóc. No i Paweł mówił, że był niezwykle wzruszony, bo po raz pierwszy od 2002 roku ten zespół spotkał się niemal w pełnym składzie. Także było bardzo fajnie, było bardzo sympatycznie. Wracając do rokowań, Paweł mówi, że nie ma sensu oceniać, czy ten rak jest bardziej wyleczalny, czy inny. On ma taką po prostu chorobę i każdy przypadek jest inny. Dwóch pacjentów z tym samym rodzajem raka bardzo różnie organizmy reagują, także nie da się prawdopodobieństwa wyleczenia ocenić, ale tak jak mówię, przy takim jego nastawieniu, przy takiej pozytywnym myśleniu, naprawdę szansa na zwycięstwo jest bardzo duża.
Paweł powtarza, ja nawet nie używam słowa choroba. W moim otoczeniu, w moim domu nie mówi się o śmierci, o odchodzeniu. Mówi się, że mam dolegliwość, którą muszę zwalczyć. On jako były piłkarz bardzo fajnie to porównuje do gry w piłkę. W tym sensie, że to jest najważniejszy mecz, powiedział mi w trakcie naszej ostatniej rozmowy. To jest mój najważniejszy mecz. Wszystkie inne mecze mogłem przegrać. Tego nie mogę przegrać, nie przegram. I ja właśnie mam nadzieję, że tak się stanie, że Paweł pokona tą, jak to on mówi, dolegliwość i będzie sobie spokojnie funkcjonował. Zapytałem Pawła Kryszałowicza o jego ulubioną bramkę z kariery, żeby nie rozmawiać tylko o chorobie, wiadomo. Paweł mówi, że no przede wszystkim bramka strzelona Amerykanom na Mistrzostwa Świata w Korei, ale też Paweł przypomniał, trochę się śmiał, mówi, mamy teraz ikonę Roberta Lewandowskiego, ale jednego rekordu Robert Lewandowski mnie nie odbierze. Ja kiedyś strzeliłem hat-tricka w 3 minuty, natomiast Robert strzelił w 4. To był mecz Polska Wyspy Owcze. Kryszał rzeczywiście potrzebował zaledwie 3 minut do skompletowania hat-tricka. Lewandowski wiele lat później strzelił 3 bramki w 4 minuty, także Paweł Kryszałowicz najszybciej z wszystkich piłkarzy w historii reprezentacji uzyskał tego hat-tricka i tak jak mówię, śmiał się, że tego rekordu Robert Lewandowski mu nie odbierze. Do końca tego roku Paweł mówi, że chce skończyć chemię, tak jak mówiłem, to najważniejszy mecz. Paweł mówi, nie ma możliwości, nie przegram go. No ja też mam taką nadzieję, wszyscy trzymamy kciuki, bo dostarczył nam wiele pozytywnych emocji. Na dzisiaj to wszystko, pamiętajcie, żeby obejrzeć poprzedni odcinek mojego wideobloga. Jeśli ten Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, to wszystko, widzimy się za tydzień.